Jesteśmy tutaj po to, żeby sprawdzić informacje, które w sposób pośredni, może niezbyt dokładny, ale w sposób pośredni informują, że po śmierci Żelaznego zostały jego zwłoki przywiezione tutaj, w miejscu, gdzie w tej chwili z tej koparka leżały na trawie. Zostało wykonane zdjęcie z perspektywy mniej więcej takiej, jak my w tej chwili stoimy, czyli w kierunku na ten budynek siedziby Urzędu Bezpieczeństwa. Jedna z relacji mówi, że potem szczątki zostały na terenie ogrodu UB pogrzebane. Oczywiście nie mamy pewności, czy jest to dokładnie to miejsce, ale badamy wszystkie wolne przestrzenie tam, gdzie nie ma budynku, po to, żeby sprawdzić tę relację. No, takie jest nasze zadanie. Pracujemy w latach, kiedy mamy już odbudowaną infrastrukturę. Mamy tutaj szereg nowych budynków, mamy alejki, parkingi. To utrudnia pracę, no ale robimy to, co w naszej mocy, w tych warunkach, które istnieją, musimy sobie jakoś poradzić. Muszę pamiętać, że w latach 40. i 50. w całej Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy ubecy ze względu na to, aby zachować tajemnicę tego, co robimy przed społeczeństwem, zwłoki tych, którzy umierali, tych, których zabili w wyniku śledztwa, zwanych metod śledczych, starali się i często to robili grzebać na terenie wewnętrznych dziedzińców gdzieś za budynkami siedzib Urzędu Bezpieczeństwa. Po to, żeby zachować to w tajemnicy. Nie będę zaskoczony, jeżeli tutaj ujawnimy inne szczątki.